Witajcie w Polsce.pl. Maciej Wolny, wracamy do Państwa. Drodzy Państwo, mówię wracamy, bo razem ze mną w studiu gości Ireneusz Zyska, Wolni i Solidarni. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, witam Państwa. Bardzo mi miło gościć u Państwa w studiu w tym przedświątecznym nastroju. Nam również Pana posła bardzo miło gościć, ale zaczniemy od niemiłego tematu, chyba niemiłego, bo jeszcze tak naprawdę chyba nie wiemy do końca, jak to wszystko się zakończy. Mowa tutaj o uruchomieniu przez Komisję, o tej decyzji o uruchomieniu właśnie przez Komisję Europejską 7 artykułu punkt 1 Traktatu Europejskiego wobec Polski. Już było bardzo wiele komentarzy dotyczących tego, czy to dobrze, czy to źle. Jedni mówili, że dobrze, jedni mówili, że źle, jedni, że wstyd, inni, że rząd, wina opozycji, drudzy, że wina rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Jakie jest zdanie pana posła w tej sprawie? No cóż, rzeczywiście tych komentarzy już było tak wiele, że w pewnym sensie będę tutaj powtarzał pewne wątki, ale trzeba powiedzieć, że oprócz tego, co już zostało powiedziane na ten temat, to ewidentnie toczy się w Unii Europejskiej taka gra, czy może nawet próba sił w zakresie takim, jak ta Unia Europejska będzie wyglądać za 5 czy za 10 lat, a może nawet wcześniej, ponieważ słyszymy chociażby ustami Fransa Timmermansa czy Gaja Verhofstadta, że ma być to Unia zjednoczona, nie państwa narodowe, niezależne, tylko takie Stany Zjednoczone Europy. No takie kosmopolityczne, mocne zakusy w stosunku do Europy, a wiemy z historii, że te kosmopolityczne zakusy bardzo często kończyły się ogromnym rozpadem. Tak, i dodatkowo takim mianownikiem spajającym tą Unię Europejską właśnie mają być te idee liberalne, lewicowe, kosmopolityczne, gdzie są wypierane wartości chrześcijańskie, gdyby cała historia, na której wyrosła Europa, cywilizacja europejska, miałyby odejść w zapomnienie, buduje się, czy próbuje się nam zaproponować jako pewien nowy model funkcjonowania Unii Europejskiej, czy szerzej Europy jako cywilizacji europejskiej, daleko odbiegającej od tego, czym Europa de facto jest. I w tym kontekście też trzeba patrzeć na to, co się wydarzyło z tym artykułem 7 Komisji Europejskiej. Przede wszystkim kompromitacja Fransa Timmermansa, czy przewodniczącego Unii Europejskiej Junckera. Pod tym względem, że proszę zauważyć, że jeszcze prawo, które jest kwestionowane, nie stało się prawem, bo wiemy, jak przebiega ścieżka legislacyjna. Pan prezydent na tą chwilę, kiedy ta decyzja była ogłoszona, nie podpisał jeszcze ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, a już wymachując sztandarem walki o praworządność w Polsce, że rzekomo została ona naruszona, został ten artykuł 7 uruchomiony. Czy możemy zatem to traktować jako taką pewną formę nacisku właśnie w kontekście tego, że pan prezydent jeszcze wtedy nie ogłosił swojej decyzji co do decyzji o podpisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie? Zdecydowanie tak. To się wpisuje w tą narrację chociażby poprzedniego prezydenta Francji, Hollanda, który powiedział, wy macie zasady, my mamy pieniądze, czy też poprzedników, którzy mówili o tym, że powinniśmy siedzieć cicho. I w tej chwili jest to zdecydowanie presja, wywieranie takiej presji, czy wówczas na pana prezydenta, żeby tych ustaw nie podpisał, żeby je zawetował, czy też może nawet szerzej, jest to pewnego rodzaju prowokacja i próba sił obliczona na to, że inne kraje europejskie z Europy Środkowo-Wschodniej, mniejsze kraje od Polski, też wystraszą się tej presji, tego nacisku, bo jednak stawianie Polski pod pręgierzem dużego kraju, dużej gospodarki w centrum Europy, ważnego kraju w Unii Europejskiej, pokazuje, że jeżeli możemy Polskę napiętnować, to tym bardziej możemy zrobić porządek z mniejszymi krajami, które na pewno też znajdziemy na nie paragraf, mówiąc takim językiem ubiegłej epoki. No właśnie, tym bardziej, że punkt drugi tego traktatu w sposób bardzo ogólny traktuje wartości właśnie europejskie, o których właśnie mowa w punkcie drugim traktatu artykułu 7 traktatu europejskiego. Tutaj jest bardzo duże pole do popisu, do interpretacji tych wartości, bo można by było powiedzieć, że tak naprawdę w każdym kraju Unii Europejskiej jakieś tutaj do czegoś przyczepić się można.
Tak, no tutaj przypomina mi się taka opowieść mojego kolegi, który był na zgromadzeniu parlamentarzystów, młodych parlamentarzystów Unii Europejskiej, i tam obradowano nad tym, jakie wartości powinniśmy na tym posiedzeniu uczcić. Wartości historyczne, ważne dla Unii Europejskiej. Kolega powiedział, że to powinny być wartości związane z rodziną, z państwami narodowymi, z niezależnością tych państw narodowych, co spotkało się z wręcz huraganowym protestem osób z innych krajów Unii Europejskiej, i ostatecznie uczczono różnorodność. I teraz gdyby konstatacja była taka, że za państwa narodowe czy za wartości chrześcijańskie w historii wiele osób oddawało życie, bo są to wartości fundamentalne, ponadczasowe, natomiast za różnorodność chyba jeszcze nikt życia nie składał. Trudno tutaj też mówić o jakiejś wartości co do samej różnorodności, coś to właściwie oznacza, ale widać tą mentalność unijną, nową, jak gdyby nowego człowieka, który nam się jak pewien model próbuje tutaj przedstawiać i pokazać, że te wartości, na których Europa wyrosła, są już niemodne, odchodzą w zapomnienie. I nawiązując do tego, co pan powiedział, panie redaktorze, ta dowolność interpretacji tego artykułu 7, cóż to są te wartości europejskie, o których mowa, że w Polsce są naruszane. One są niezdefiniowane i bardzo łatwo tutaj nadinterpretację i pewnego rodzaju taką wprowadzenie do narracji w obiegu publicznym dowolnej formy określenia, czym są te wartości, i powiedzenie, że Polska je narusza bądź nie narusza, albo my jako stara Unia wyznaczamy pewien kanon wartości, które powinny być takim fundamentem Unii Europejskiej, a my się do tego nie dostosowujemy. Wręcz przeciwnie, mamy tutaj znakomite pole w tej chwili do popisu, żeby pokazać całemu światu, nie tylko w Europie, Unii Europejskiej, że to Polska broni tych wartości, że Polska wyrasta na tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, i myślę, że jest duża szansa na to, żebyśmy obnażyli te złe intencje komisarzy europejskich, którzy de facto są takimi eurokratami. Oni nie są wybierani. Przypomnę, że Frans Timmermans jest po prostu reprezentantem rządu Holandii. Nie jest to człowiek, który został wybrany w powszechnych wyborach na swoją funkcję, a próbuje ustawiać poszczególne państwa, niezależne państwa, w tym przypadku Polskę, pod pręgierzem i mówić, co nam wolno, a czego nie wolno. Jeżeli chodzi o przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, no to z tych też filmów, które, drodzy państwo, w sieci się pojawiają, to można powiedzieć, że czasami pan przewodniczący chyba ma problem z ustawieniem samego siebie do pionu. No ale to już jest kwestia interpretacji, kiedy te filmy się zobaczy z pewnymi występami pana Jean-Claude'a Junckera. Teraz jakich wartości według pana, panie pośle, broni prezydent Andrzej Duda, czy w ogóle można tak to ująć, ogłaszając swoją decyzję o podpisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie zaraz po właśnie tej decyzji Komisji Europejskiej? No przede wszystkim w wymiarze państwowym, w wymiarze jak gdyby zewnętrznym, niepodległości, suwerenności państwa, decyzja pana prezydenta była nie tylko ogłoszeniem, że podpiszę ustawy, z którymi się zgadzam, w porządku wewnętrznym, ale w kontekście tej decyzji Komisji Europejskiej o podjęciu procedury z artykułu 7, oświadczenie pana prezydenta ma wymiar oświadczenia na zewnątrz, skierowanego do właśnie Komisji Europejskiej, skierowanego do przedstawicieli wolnego świata, do rządów wolnego świata, pokazanie, że Polska jest państwem suwerennym, niepodległym i ma prawo kształtować własne stosunki wewnątrz kraju, tak jak uważa, oczywiście w ramach konstytucji, porządku prawnego, który został przyjęty. I już wracając do, czy nawiązując bezpośrednio do tych ustaw, ustawa o Sądzie Najwyższym niesłychanie ważna, wprowadzająca nowy podział izb Sądu Najwyższego, izbę dyscyplinarną z udziałem czynnika społecznego, ławników. Jest to o tyle ważne, że musimy przełamać ten taki system własnego wybierania i własnej kontroli stanu sędziowskiego nad tym stanem, bo tak jak pan prezydent powiedział,
to zdanie było kluczowe, moim zdaniem, wypowiedzi pana prezydenta. Mianowicie nie tylko trójpodział władz, ale przede wszystkim równoważenie się władz. System równoważenia się władz, bo gdybyśmy sobie wyobrazili, że każda władza i wykonawcza, i ustawodawcza i sądownicza są niezależne od siebie, ale działają zupełnie w oderwaniu od siebie, to moglibyśmy sobie wyobrazić, że nawet może dojść do pewnego rodzaju chaosu, czy nie daj Boże jakieś napięcia, wojny w państwie związanej z tym, że te władze tak daleko od siebie odeszły i spolaryzowały się wzajemnie, że nie współdziałają, nie kontrolują się wzajemnie, i to powoduje chaos w państwie. Więc wzajemne równoważenie się władz dopiero powoduje, że ten trójpodział władz działa odpowiedzialnie dla dobra społeczeństwa, dla dobra narodu, dla dobra poszczególnego, pojedynczego obywatela, i to ma ogromne znaczenie. Także instytucja skargi nadzwyczajnej, która pojawiła się w tej ustawie o Sądzie Najwyższym, muszę powiedzieć, że naprawdę wiele osób do mnie jako członka Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zgłaszało się z podziękowaniami, z wyrazami uznania za to, że ta instytucja została wprowadzona do polskiego porządku prawnego, bo daje to wielką nadzieję i szansę dla tych osób, które od kilkunastu, a czasem i kilkudziesięciu lat walczą z wymiarem sprawiedliwości o swoje dobre imię, o odzyskanie majątku, które zostały im zabrane przez właśnie nieprawidłowe działanie bądź to administracji państwa, prokuratury czy właśnie wymiaru sprawiedliwości. Teraz będzie szansa na to, żeby zastosowując ten tryb, mogli odzyskać chociażby swoje dobre imię czy dochodzić zwrotu majątku. A jakie korzyści będziemy mieli ze zmiany w ordynacji wyborczej, panie pośle? Senat wczoraj wieczorem po godzinie 20 przyjął z poprawkami właśnie te zmiany dotyczące ordynacji wyborczej. Projekt przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, jak pan poseł tutaj na to się właśnie zapatruje i czy ze wszystkimi zapisami się zgadza? Ta ustawa, z tą ustawą żywiłem wielkie nadzieje, ponieważ jako również poseł, członek Komisji Samorządu Terytorialnego. Tutaj pan poseł mówi w czasie przeszłym, czyli już pan poseł nie żywi wielkich nadziei. W tej kadencji Sejmu głośno, jako pierwszy poseł, głośno mówiłem o tym, że jest potrzeba wprowadzenia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów. To jest bardzo pozytywna zmiana, która wejdzie w życie, ale przypomnę, dopiero po dwóch kadencjach samorządu, czyli jeżeli będziemy mieli kadencję pięcioletnie w roku 2028. W roku 2028. I teraz, jeżeli wprowadzamy kadencję pięcioletnie, z czym ja się osobiście nie zgadzam, bo wszystkie ustawy, przepisy mają służyć społeczeństwu, przede wszystkim zwykłym obywatelom, wzmożeniu aktywności społecznej. Mógłbym długo na ten temat opowiadać też jako były samorządowiec, ale pewną taką prawidłowość zauważyłem, że kiedy mieliśmy do czynienia z ordynacją większościową jeszcze w roku 2010, to znacznie większa aktywność społeczna występowała, jeżeli chodzi o udział w wyborach samorządowych. W roku 2014, kiedy weszła ordynacja większościowa, jednomandatowe okręgi wyborcze, oprócz miast na prawach powiatu, to był problem, żeby we wszystkich obwodach, we wszystkich okręgach wyborczych znaleźć kandydatów, którzy chcieliby kandydować. Nie wiem dokładnie, z czego to wynika. To jest może zjawisko, które trzeba bardziej zbadać, ale nawiązując do tych pięcioletnich kadencji, to spowoduje, że ta aktywność osłabnie, bo będziemy musieli dłużej jak gdyby czekać na tą szansę zaktywizowania społeczeństwa w kolejnych wyborach. I jeżeli przełożymy to też na kalendarz wyborczy do wyborach parlamentarnych, to Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica musiałaby wygrać trzy kolejne wybory do Sejmu w roku 2019, w roku 2023 i w roku 2027, żeby mogła zaistnieć dwukadencyjność. Bo jeżeli wygra opcja liberalno-lewicowa kiedyś w Polsce wybory do Sejmu, z tego co zapowiadają, to zniosą tą dwukadencyjność i wtedy nie będziemy mieć dwukadencyjności, a będziemy mieć kadencje pięcioletnie. Czyli de facto jest to ukłon w stronę tej takiej oligarchii samorządowej, ludzi, którzy już są wójtami, burmistrzami, prezydentami przez 3-4 kadencje, chcieliby być dożywotnio, a chodzi o to, żeby była zmienność, ta kadencyjność w samorządzie terytorialnym na wszystkich szczeblach tego samorządu, ale jednocześnie, żeby
był większy udział społeczeństwa, więc my konserwujemy de facto pewien układ. Jest też dużo pozytywnych zmian w tej ustawie, ale ta pięcioletnie kadencje, no one mogą de facto zadziałać niekorzystnie w kontekście zwiększenia aktywności społecznej, udziału pojedynczego takiego przeciętnego Polaka jako osoby, która jest aktywna społecznie na tym poziomie lokalnym, uczestniczy w wyborach samorządowych nie tylko jako wyborca, ale także jako kandydat do Rady Miasta bądź kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta. Oj, drodzy państwo, z jednej strony cieszmy się, że ta chęć do wprowadzania zmian, do reformowania zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i kwestii związanych z ordynacją wyborczą oraz innych ważnych, istotnych kwestii dla nas jest, ale z drugiej strony myślę, że dla kogoś, kto polityką się interesuje, czy chce się interesować, to teraz ten czas właśnie reform związanych z Sądem Najwyższym, Krajową Radą Sądownictwa, czy ordynacją wyborczą jest dosyć trudny, bo to są zawiłe kwestie i nie każdy do końca to wszystko rozumie. Ja powiem, że ze swojej strony mam problemy z niektórymi zapisami. Co to dokładnie będzie w rzeczywistości oznaczało? Jedną rzecz jeszcze tak może generalnie chciałbym dodać, żeby te wszystkie zmiany, które są dzisiaj wprowadzone, one są bardzo potrzebne z punktu widzenia reformowania państwa i w obszarze sądowniczym i samorządowym, gospodarczym, wszystkie te zmiany, które są kwestionowane przez totalną opozycję, żeby one miały lepszy odbiór na świecie. Dobrze by było, żeby rząd, pan premier Mateusz Morawiecki pomyśleć o tym, żeby powołać duże medium narodowe, może coś w rodzaju stacji Poland Today, która byłaby taką husarią medialną polską na arenie międzynarodowej, żeby odbierana na całym świecie. To wymaga wielkich nakładów finansowych, bo zdaję sobie też sprawę, że to wymaga przekazu satelitarnego, ale dzisiaj, jeżeli chociażby w tym kontekście artykułu 7, o którym na początku rozmowy rozmawialiśmy, żeby pozyskać inne kraje, potrzebna jest duża ofensywa dyplomatyczna z innymi krajami, które miałyby zagłosować w Radzie Europejskiej tak zgodnie z interesem Polski, ale żeby też tworzyć dobrą opinię publiczną na całym świecie i mówić prawdę o tym, co się w Polsce dzieje, to my się nie przebijamy dzisiaj z tym głosem. Nie tylko o tych sprawach, także o zaszłościach historycznych, o tej ta narracja historyczna, która jest w fałszywym świetle Polska pokazywana niejednokrotnie. Także myślę, że to miałoby ogromne znaczenie, żeby Polska zyskiwała opinię publiczną na całym świecie poprzez dobry przekaz, ale my dzisiaj nie mamy właściwych środków, bo media na świecie są skoncentrowane w rękach takich ludzi, chociażby jak niesławny George Soros, który finansuje ogromnymi środkami media nieprzychylne Polsce, i my musimy temu przeciwdziałać. Pojedyncze zabiegi dyplomatyczne okazują się zbyt mało skuteczne w takim aspekcie, żeby opinię na całym świecie, opinię publiczną przekonywać do racji polskich, bo wówczas nawet ci politycy zachodnioeuropejscy, którzy dzisiaj wymierzają, pokazują palcem na Polskę jako tego, którego trzeba postawić pod ścianą, pod tablicą, pod pręgierzem, odpytywać, dlaczego robicie tak, a nie inaczej, mieliby utrudnione zadanie, gdyby cały świat czytelnie wiedział, dlaczego takie, a nie inne decyzje w Polsce są podejmowane. No właśnie, bo nawet w tym momencie w kontekście tych decyzji trzeba też gdzieś oddzielić z jednej strony stanowisko poszczególnych państw europejskich, które też może być w pewien sposób stanowiskiem wymuszonym ze względu chociażby na pewnego rodzaju zabiegi, które miałyby zastraszyć poszczególnych polityków danych państw, chociażby właśnie tym, że o, zobaczcie, Polskę tutaj zaraz ukażemy sankcjami, to i was możemy ukarać. Ale z drugiej strony mamy społeczeństwa, których świadomość, samoświadomość na temat tego, co się tak naprawdę w Europie dzieje, zaczyna rosnąć, i ten sprzeciw również rośnie razem wraz z tą świadomością. Tak, poza tym myślę, że inne państwa czy przywódcy tych państw zdają sobie sprawę, że jeżeli dzisiaj na zasadzie chęci udziału w tym klubie starej Unii, żeby się podporządkować tej narracji i nie wychodzić poza taką poprawność polityczną źle rozumianą, to może się to źle skończyć również dla nich samych. Więc dzisiaj wierzę w to, że odpowiedzialność tych przywódców takich krajów jak Węgry, Czechy, państwa bałtyckie, nawet Austria, Bułgaria, Rumunia, że to są kraje, które ci przedstawiciele tych państw
na pewno będą się bardzo mocno zastanawiać nad swoją postawą w tym postępowaniu w ramach artykułu 7 Traktatu Europejskiego wobec Polski, bo może to za chwileczkę się obrócić przeciwko nim samym. I to też powoduje, zresztą widzimy po wynikach wyborów w kolejnych państwach, czy nawet samej procedury Brexitu w Wielkiej Brytanii, wybory w Austrii czy w Czechach, że jednak te społeczeństwa zmieniają swój pogląd na to, jak powinny kształtować, kto powinien kierować tymi państwami, w jakim kierunku polityka międzynarodowa czy wewnętrzna tych państw powinna zmierzać. Myślę, że budzi się taka tożsamość narodowa w kontekście polaryzacji z tą narracją liberalno-lewicową, którą narzucają nam dzisiaj elity starej Unii. A też trzeba powiedzieć, że one się wynaturzyły, bo przecież ojcowie Unii Europejskiej, chociażby Robert Schuman, sługa Boży, budowali kanon wartości europejskich na wartościach chrześcijańskich, nawiązywali do tego, że Unia Europejska ma być wspólnotą gospodarczą, ale opartą na tych wartościach, które nigdy nie doprowadzą, nie pozwolą już na to, żeby w Europie rozgorzał spór wojenny. A dzisiaj to, co proponują nam liderzy europejscy, de facto odbiega od tego w takim stopniu, że zagraża to daleko idącym napięciom, bo jeżeli dotykamy najczulszych miejsc narodowych, takiej dumy narodowej poszczególnych państw, w tym przypadku Polski, suwerenności, niezależności danego kraju, to może budzić złe emocje, a uważam, że nikomu na tym nie powinno zależeć. Także postępowanie pana Fransa Timmermansa czy Jeana Claude'a Junckera jest daleko nieodpowiedzialne w tym momencie, kiedy oni ten artykuł 7 wszczynają wobec Polski. Też odcinanie się od korzeni, niszczenie tych korzeni powoduje to, że cała reszta usycha, i takie mam wrażenie właśnie teraz w przypadku Unii Europejskiej, ale miejmy nadzieję, że to przebudzenie tożsamości narodowej wśród poszczególnych narodów, społeczeństw nie dzieje się za późno. Ireneusz Zyska, Wolni Solidarni, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Zdrowych, spokojnych świąt, w odpoczynku od również polityki. Również dla pana redaktora, dla wszystkich naszych słuchaczy, telewidzów bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę radosnych świąt Bożego Narodzenia, żeby nowonarodzony Pan Jezus przyniósł wszystkim nam radość, miłość i pokój, i żebyśmy byli dumni z Polski. Wszystkiego dobrego. Piękne życzenia, drodzy państwo. Ireneusz Zyska, Wolni Solidarni, poseł dla państwa, właśnie piękne życzenia przed momentem złożył. My wrócimy tuż po przerwie. Zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl.